Daniel Skibiński po świetnej wygranej z Davey Gallonem na Babylon MMA 3. Gratuluję tego zwycięstwa. Powiedz, czy właśnie fakt, że jesteś tym pierwszym, który pokonał Davey'ego w Polsce, no dodaje jakiegoś takiego, czegoś więcej do tego zwycięstwa? No tak na dobrą sprawę to się na tym za mocno nie skupiałem. Po prostu skupiałem się na tym, żeby wygrać z Davey'em. Które to jest jego przegrana w karierze, czy pierwsza z Polakiem, to jakby to faktycznie no, jak dla mnie nie ma większego znaczenia. Być może dodaje dla kibiców jakiegoś dodatkowego prestiżu, ale nie dla mnie. Mhm. Czy w trzeciej rundzie, kiedy Davey właśnie mocno napierał na ciebie, tam po ciosach właśnie byłeś ranny? Czułeś jego uderzenia? To podwrótkowe chyba zwłaszcza. To znaczy czułem, że idzie. Jednak no, te ciosy jakoś nie były specjalnie mocne. Gdyby to być może była pierwsza runda, wtedy mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej. Czułem, że te ciosy jakby nie robią zbyt dużego wrażenia. Nie w ogóle, ale nie tak, że nie wiem, że musiałbym się całkowicie ich obawiać. Nawet w pewnym momencie pamiętam, że go delikatnie podpuszczałem, żeby właśnie jeszcze mocniej wchodził. Liczyłem na to, że mocniej wejdzie, wtedy będzie mi go łatwiej sprowadzić do ziemi. Jak twoje cardio, bo twój rywal między rundami, on w zasadzie nawet nie czekał na koniec tej przerwy, tylko od razu już pokazywał, że jest gotowy i nawoływał do walki, jak twoje cardio? Ja też czułem się bardzo dobrze, ale wiedziałem też, że Davey, jeśli chodzi o przygotowanie wydolnościowe, to będzie bardzo dobrze przygotowany. Widziałem jego poprzednie walki, choćby z Michałem Michalskim, gdzie w sumie przegrywał trzy pierwsze starcie, żeby w czwartym na tym samym tempie walczyć i wygrać tą walkę, dlatego też musiałem się bardzo mocno przygotować, no i tak też kondycyjnie i wydolnościowo się też tak przygotowywałem. Davey, jak wspomniałem przed walką, powiedział, że będzie musiał uważać przede wszystkim na twoje zapasy, właśnie jakby nie czuł zagrożenia w stójce. Czy ty czujesz się jakby spełniony w tej płaszczyźnie stójkowej, gdzie no bo szedłeś z nim na wymiany? Nie, oczywiście nie. No, zdecydowanie na treningach moja stójka wygląda dużo lepiej, jednak wiadomo, trening to nie jest walka, albo walka to nie jest trening. I nie jestem jakby do końca zadowolony z mojej postawy w stójce, w tej walce, ale jestem zadowolony z wyniku, czyli z mojej wygranej. Bardzo ładna stabilizacja w parterze, a co powiesz na temat? Gallon miał fajnie z gardy pracował, tam próbował ci z motyle i parę razy chyba cię przeswipować. Tak, raz mu się nawet udało przeswipować. Pracował, trochę bardziej się faktycznie spodziewałem, że będzie bardziej statycznie stał w tym parterze. Pracował cały czas, motyle rozpinał, starał się wychodzić. Ja musiałem cały czas skupiać się na kontroli, mniej miałem szansy na uderzenia, a więcej musiałem się skupiać na kontroli. Gdybym poświęcił więcej czasu na uderzenia, to być może bym zatracił kontrolę i by było Davey'emu łatwiej stać do stójki. No jednak, no mimo wszystko wydaje mi się, że to jest moja płaszczyzna, party grappling. Jak najbardziej. To właśnie powiedz jeszcze w tej trzeciej rundzie, na ile to było instynktowne, że poszedłeś mu z powrotem po nogi i starałeś tam, nie wiem czy zatańczyłeś, czy nie zatańczyłeś, ale czy to jest twoja taka płaszczyzna, gdzie nawet nie myślisz, jeżeli jest gorąco, to po prostu chcesz obalać? Generalnie to jest taki lekki paradoks, bo obalenia, próby obaleń, to są te elementy walki, które zabierają bardzo dużo sił i często, nie wiem, może to natura takiego typowego zapaśnika, gdzie powiedzmy często już nie mam siły albo brakuje czasami pomysłu na walkę, no to i tak idę automatycznie po te nogi i to wszystko się dzieje właśnie z automatu. Niekoniecznie nawet jest to do końca przemyślane, czy tam się skupiam na tym, to po prostu tak działa, tak wychodzi. I też tym bardziej, że właśnie w trzeciej rundzie Davey starał się skracać dystans i polować jakby mnie w stójce, bo wiedział, że przegrał dwie pierwsze rundy. Jedyna jego szansa to jest znokautowanie mnie, dlatego próbowałem wykorzystać te momenty, kiedy on mocno wchodzi, żeby właśnie go obalić. No ale wiadomo, no i mi i Davey'emu już jakby coraz mniej sił zostawało, także tak to wyglądało, nie inaczej. Masz bardzo dobre warunki fizycznie i wiemy o tym, już nie mówię o wadze samej, po prostu jesteś strasznie silny i masz takie nawyki z zapasów. Widzieliśmy w drugiej rundzie, że próbowałeś im rzucić jak workiem ziemniaków i właśnie zastanawiam się, na ile w tobie będzie tej pewności, że wygrywasz zawsze z tymi zawodnikami, bo masz, jakby królujesz tymi warunkami fizycznymi, dopóki nie trafisz na kogoś, który będzie równie, wiesz, silny albo mocny i żeby popracować troszkę nad tym, nie wiem, żeby tej siły tyle nie używać. Zapraszam do mojego sztabu trenerskiego. Twoje uwagi pewnie się przydadzą. To znaczy, no, Davey to też bardzo dobry, mocny chwytacz. To jest czarny pas w judo. Medalistą mistrzostw Francji w judo, także tutaj rzucanie nim jak workiem ziemniaków to trochę też za dużo powiedziane, ale no, póki co no, to jest właśnie moja płaszczyzna i na tym się skupiam najbardziej. Staram się tym wygrywać walki, co mamy, powiedzmy, najlepsze. Jakie plany, co dalej? Najbliższy weekend spędzę na obozie Piranii w Cetniewie.
pod koniec kwietnia Mistrzostwa Europy w grapplingu i potem czekam na kolejną propozycję walki dla Babilonu MMA. Czerwiec potencjalnie, czy dłużej? Nie wiem, czas pokaże. Czas pokaże. A jeszcze mam pytanie o corner, bo właśnie Mateusz Gamrot wszedł. Jak ci się pracowało teraz i z trenerem Andrzejem Kościelskim i z Gamerem? Wiem, że on wskakiwał na stołek, mówił ci coś do ucha, a potem trener. Miałeś taką podzielność uwagi albo taki priorytet, kogo słuchać, czy uda ci się to dzielić fajnie? To już powiedziałem też w ringu, że mój narożnik jest w ten sposób dobrany, żebym jak najlepiej się z nimi komunikował. To są osoby, które już od wielu lat, powiedzmy, są ze mną, które nawet jeśli jestem mocno zmęczony, jeśli jest szum na sali, to i tak słyszę ich głos, staram się wykonywać ich polecenia i to jest jakby, to tak jak powiedziałem, to są moi ludzie, z którymi dobrze się dogaduję.